Szanowanko, dzisiaj powalczymy z wyjęciem linki odręcznego z zacisku w aucie Renault Laguna 2 facelifting, czyli od 2007 w górę. Z czym jest problem? Linka teoretycznie się tak wchodzi zwyczajnie na wcisk, natomiast po latach się tak zapieka, że tutaj już nawalam od pół godziny w nią młotem i nie idzie. I na YouTubie jest taki filmik instruktażowy, gdzie gościu sobie o tą część rozcina, później tutaj daje taki przecinak, nawala młotem, żeby to się rozszerzyło, a później jeszcze taką półmetrową hydrauliczną żabą szarpie tą linkę i dopiero idzie ją wyciągnąć. Natomiast zacisk jest wówczas zmasakrowany. A ja przed chwilą odkryłem, że idzie to zrobić sposobem, jakim już pokazuję. Otóż potrzeba nam do tego typu narzędzia, mianowicie młotowiertary, która by dawała udar. I teraz wystarczy sobie przytknąć tą końcóweczkę i na drugiej lince, tylko fakt, że ona była ucięta, to poszło po prostu po sekundzie. Więc zobaczymy, jak mi pójdzie tutaj. Chociaż ciężko to pewnie będzie nagrać. Nakładamy sobie taką nasadkę krótką 17, żeby linka się nie motała na boki i w ten rowek będziemy nawalać dłutem z udarem. Patent numer 1 to jest tego typu przedłużka na 3/8. Tą częścią nasadzamy na wystającą linkę, a w drugą nawalamy młotem, przez co ona się przestaje ruszać i może wyjść. A patent numer 2 to jest użycie młotowiertarki. Tak mi poszła na jednej stronie, ale tam już była linka urwana i też nawalałem młotem, nie szło, a młotowiertarką po prostu po sekundzie puściło. Przyłożyłem, bzdryk. I puściło od razu, a ta strona poszła po użyciu tego patentu. Czyli jak mi się tu uda podświetlić jakoś. Słabo to widać w każdym razie. O, tenże wystająca końcówka linki od tej zewnętrznej strony. Od tej, gdzie teraz świecę. To na to nasadzamy. O Jezu, już jest ciemno. Jak to tu pokazać wszystko? O, na to tak nasadzamy i nawalamy młotem. Ewentualnie z tamtej strony miałem uciętą linkę, więc przyłożyć trzeba młotowiertarę i też nawalamy młotem. Taki szybki patent na dwie strony. Jak widać, każdą uwolniłem innym sposobem. W każdym razie bez masakracji zacisku.